Dzień dobry moi drodzy, witajcie w 5. odcinku RoboCopa. Ostatnio znaleźliśmy, jeśli dobrze pamiętam, chyba samochód bratanicy burmistrza. I dzisiaj, właśnie, czym się dzisiaj zajmiemy, bo jakie tutaj mamy na razie zadania? Przede wszystkim do tej pory nie mam znalezionych tych wykroczeń. Będę musiał tutaj latać po tym całym mieście i to szukać, ale też musimy poszukać Sota. I tutaj akurat jesteśmy niedaleko lokacji, do której trzeba się dostać do Sota. No to w takim razie zaraz, którą to stronę? Muszę idealnie tutaj w lewo pójść. Ruszymy już tutaj tę misję bardziej do przodu. Tak, tak, oni podsłuchują, wiadomo. Kosmici tu wszystko podsłuchują, wszystko jest przez nich kontrolowane. Kotek! Sporo kotów w tym mieście. Najbardziej mnie zastanawia, a właśnie nie odpaliłem tego mojego systemu skanowania, ale nie, no nie widzę tutaj nic. Okej. Bezdomni nie mają najwyraźniej co robić, więc zajmują się byle czym. Pytanie, skąd on ma taką wiedzę? Coś tutaj widzę, coś tu jest interesującego. Alkohol. Co my tu mamy? Wykroczenie. Picie w miejscu publicznym. Public drinking is against the law. Public? Well, this is my private sofa. I've dragged it all the way from the junkyard. A z jednej strony jest bezdomnym, z drugiej strony... Czy zabranie sofy ze wysypiska dokładnie nie jest już przestępstwem? Dobra, nie będę mu wystawiał mandatu, bo to i tak jest osoba, która nie ma jak go zapłacić, więc po prostu połóżmy go. Zasługi zaufania publicznemu. Ciekawi mnie, jaki to będzie miało wpływ. Więc tak, mamy jedno wykroczenie więcej, jeszcze tylko 3. Czyli co, będę musiał pochodzić bardziej po rogach tej mapy, to zobaczmy czy jeszcze... Bo tutaj znajdują się jakieś osoby bezdomne, co prawda nic na to nie wskazuje, że jest tu jakieś wykroczenie. Tutaj mamy jeszcze jakieś osoby, ale to pewno nie. Okej. Jeden żyga, drugi jest w stanie zrozumieć, co on tam wyżyguje. Takiej komunikacji jeszcze nie widziałem. Nie, wy nie macie nic do powiedzenia. O, proszę, proszę. Skradzione przedmioty. No i fajnie. Potrzebuję jeszcze jeden poziom. Aż 700, no prawie 700 punktów doświadczenia, więc trochę jeszcze tutaj tego trzeba sobie powykonywać i... Nic na razie w okolicy nie widzę, ale jeszcze sprawdzimy tutaj tę dziurę. Coś... Nie. Moje sensory optyczne nic nie wykrywają. No to wchodzimy do nieznanego domu. W poszukiwaniu Sota. Na razie nic nie ma, nic nie widać. Odszukaj informatora policji. A no tak, mam tę broń. Zapomniałem o niej, ale na razie przełączę się na swój pistolet. Bo mam do niej trochę mało amunicji. O kurde, trzeba was nauczyć szacunku do RoboCopa. Okej. Calówę. I to zastanawiam, ile mnie jest w stanie odrodzić. Nie pamiętam kurde jak to się nazywa. Został rozwalony? Dobra, pół cala jest rozwalone, ale mnie mocno uszkodził. Tutaj muszę... Dobra, ten dostał w łeb. Niestety do tej broni mam bardzo mało amunicji, trzeba będzie ją wykorzystać następnym razem na taką półcalówkę. Teoretycznie mogę tu pójść schodami, ale... Dobra, dostaw łeb. Tutaj nic nie ma. Kałaszników. Bierzemy. Chociaż i tak tu wrócę, i tak wezmę tę spluwę, więc na razie zabawimy się tym pistoletem. Wyładuję z niego całą amunicję. To przyłączymy się na Kałasznikowa. Wydawało mi się, że ktoś tutaj jest. Po którym miałem noktowizję? Tu mam noktowizję. Rozwalona chałupa. No, ta broń na blisko jest naprawdę przyjemna, tylko amunicjożerna. No, 2 pociski zostały. Nie trafiłem jeszcze. O, mamy. Dobra, to się od razu uleczę. Tu mamy kolejną niukę. Odczep. Dobra, zaraz go odczepię. Tylko wrócę się po Kałasznikowa. Gdzie jest akacz? Czy kałach? To się raczej nie powinno mówić akacz. I odczepijmy sobie. To chyba jest M60 tam obok. Tutaj nic nie ma. Dobra. Serio? Czy ja mogę... Mogę to se schować! O kuźwa! To jeszcze gdybym amunicję do tego miał. Tu nic nie ma, przede wszystkim nie idzie nic zobaczyć, czy coś tu się znajduje, to nie... A dawaj! What? A, okej, inaczej teraz chwyta. Nikogo póki... Łap! Tutaj nic takiego nie ma. Mogę to rozwalić? Cudnie, bo trochę mnie oślepia. W sumie. O, mamy tu kolejną niukę. Kolejne co? Podrobione dowody! Oj, 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 oj. I... A proszę. Kurczę. RoboCop, kurde, z M60. Z jednej strony czuję się jak Rambo Terminator. Jest safe, czyli trzeba będzie znaleźć... Gdzie tu... O, na dół. To mi się nie podoba. Najpierw... Kurde, już myślałem, że tu podłoga się zapadnie, na szczęście nie. Najpierw chcę dowiedzieć się, jak otworzyć ten safe. Niestety przydałby mi się normalnie poziom 6. Nic tutaj nie ma, no dobra. A czy ja tam mam po prostu zeskoczyć? Nie wiem, czy o to chodziło. Załóżmy, że tak. Tu mamy kolejne takie skrzynki, które mogę wykorzystać do regeneracji, ale tu nic więcej nie ma. No właśnie, potrzebuję drugi poziom żywotności. Ten stał pod drzwiami. Oż ty, kurde! Na całe szczęście sam wziąłem taką spluwę. Dobra, dawać mi drugi model. Potrzebuję się na chwilę schować, by przeładować. Z czego wy tam nawalacie? Czy to po prostu jakieś butle wybuchają? Wszyscy? Dobra, wszyscy załatwieni. Uleczę się, to sobie wezmę. Tu mamy butle. Kolejna niuka, poproszę, to są punkty doświadczenia. Co, ja mogłem tędy przejść? Tak, mogłem tędy przejść, omijając ten karabin maszynowy, ale miałem swój. Więc to dużo nie zmieniło. Gdzieś jeszcze jakąś tu niukę macie? Czy nie? Tutaj mamy kolejne dowody. Tu jest wyjście na górę. Zobaczmy. Na ten moment nic tutaj nie ma. Ok, czyli to jest po prostu wyjście. No to puk puk. O kurde. Do you know where I can find Soot? Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. Nie są darmowe. To jest RoboCop. On polega na zasadach zero-jedynkowych. Twoim obywatelskim obowiązkiem jest pomagać, ile jest warta dla ciebie wolność. Ja też nie pracuję za darmo. W sumie wolność. That's actually a great point. So, it seems that the new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Lewis. Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. They call me Pickles. Eh, and you guessed it. There's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, a good business is where you find it. Tylko czy sprzedaż skradzionego towaru nie jest w pewnym stopniu też przestępstwem? Dobra, tu leży sporo rzeczy, ale mnie interesuje ta skrzynka. I odzyskałem parę rzeczy, ale kurczę. Nim opuścimy tą lokację, bo już obstawiam, że to będzie raczej jej opuszczenie. Ja chciałbym dorwać się do sejfu. Niestety nie udało mi się znaleźć, gdzie się znajduje notatka. Pytanie, czy dam radę jeszcze tam wejść, czy już nie? W praktyce dam radę. Nawet mogę kałacha sobie tutaj z powrotem wziąć. A ten ciężki karabin... No on ma co prawda 100 amunicji, więc... No kusi, żeby przy nim zostać. I najpierw sobie sprawdzimy to miejsce jeszcze dokładnie. W sumie wróć. Ja sobie to po cichu sprawdzę. Jak znajdę kartkę z szyfrem do sejfu, no to się tam teleportujemy, a jak nie, no to będziemy już tutaj przy bramie. No moi drodzy, jeszcze raz dokładnie przeszukałem to miejsce za pomocą optyki RoboCopa, na tym jego wzroku i kurde, nie znalazłem nigdzie żadnej kartki. Naprawdę, nie uda mi się tego sejfa otworzyć, to oznacza, że trzeba w niektórych tych misjach za wszelką cenę mieć tę umiejętność do wyrywania tych sejfów. No kurde, będzie mnie teraz to prześladowało, że ten sejf jest tutaj otwarty, tak pozostawiony. Naprawdę słabo, chyba że on nam powie szyfr do sejfu, bo jeszcze misja w praktyce nie została zakończona. Ale nie, raczej nie, raczej już tutaj nie wrócimy. Nice to be free again. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. Skąd znasz Briggsa? Nie chciałbyś wstąpić do policji? Czy Briggs ma kłopoty? Dobra, skąd znasz Briggsa? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom, and I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. Well, co się dziwić, wyglądasz na takiego kurde bezdomnego, niestety, trochę przestępcę. Ever thought of making a living out of it? Oh no. One thing you should know about me. I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is Nuke, and when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. No jak się jest uzależnionym od tego, to fakt, nie da się być policjantem. Is in trouble. I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough, he always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangsters' paradise dressed in blue. Mam nadzieję, że znajdziemy Briggsa żywego, a nie kurde w tych zaginionych ciałach. W zaginionych po prostu ludziach. Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. I must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy, you're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. No spotkajmy się na miejscu, bo ja tu jeszcze muszę tutaj co nieco zrobić. Yeah, you gotta save the city. That's fine by me. See you later. Nie tyle miasto do ocalenia, co po prostu muszę złapać jeszcze 3 wykroczenia. Dokładnie 3? Dokładnie 3. I cel poboczny... A, po prostu to jest z tym Briggsem jako cel poboczny, spoko. I jeszcze tutaj musimy, bo zaraz. Poszukiwania Sota, salon gier, budek mieszkalny. A, tu jest czas skruchy. Ja chyba muszę... Wait. Kryjówka towaru ganku? Ale dobra, brakuje mi 500 punktów doświadczenia. Za te akcje dostałem niecałe 200. O kurde. To jeszcze trzeba znaleźć naprawdę sporo rzeczy. Żałuję do tej pory, że nie zachowałem sobie ten 1 punkt doświadczenia, tylko wydałem go na pancerz. Bo mógłby się teraz mocno przydać. No ale dobra, po tym mieście już trochę spacerowaliśmy. Ja chyba zaczynam chodzić po tych samych ulicach. Na razie sobie pochodzę po tamtych. Więc... jak znajdę jakieś przestępstwo, no to się tam od razu przeniesiemy. A jak nie znajdę, no to zobaczymy się najwyżej przy jakiejś misji. Czy ja tu widzę jakieś wykroczenie? Zaparkowano przy hydrancie. Będzie mandacik. One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. I ile tutaj jeszcze tego egzekwowania? Jeszcze 2 misje, aż 2 misje. 2 razy trzeba egzekwować prawo, więc muszę po prostu poprzechodzić po tych miejscach, po których jeszcze chyba nie chodziłem. Palenie oponami, panowie, to też byłoby wykroczenie, więc może i dobrze, że wam ukradziono. A tu co mamy? Jedynie skradzione przedmioty. Skradziony portfel, zegarek. No i w zasadzie nic więcej. No proszę, mamy tutaj jakiś kolejny magazyn. Akurat tam też niedaleko jest jakiś inny skład. I kolejne skradzione przedmioty. Niuka po prostu. O, a jednak skradziona torebka jest. 750 expa. Coraz bliżej następnego levela. Za dużo, gościu, wypiłeś, więc tak, zbliża się żyganko. A ja zbliżam się do jakiejś skrytki. O, proszę, skradziona torebka. To porzuca skradzioną torebkę. I tu mamy kolejną, pewno niukę? Dokładnie, kolejna niuka. I nic więcej. A może tu będą jakieś przestępstwa, bo tutaj w zasadzie nie chodziłem. O, coś już tam widzę w oddali przy fontannie. I tam jest kolejna rzecz. O, czyżby to były ostatnie dwa wykroczenia? Co my tu mamy? Co wy tu robicie? Okej, gościu, no to pożałujesz. Takiego zachowania nie można tolerować, wystaw mandat. A tym razem przymknę to oko. Jak go to nie obchodzi, mandacik. To save yourself the trouble. Clean up on the double. You can't do it. I was only messing. I could have just picked it all up. Hey, you tell him, robot man. What a fucking joke. Jakby to był wypadek, no to byłoby pouczenie, ale że ty się z tego naśmiewałeś, to ciesz się, że nie spotkała cię pięść Robocopa. A my tam mamy kolejne jakieś wykroczenie. Today, the whole nation mourns the loss of Mr. Pinky, host of America's most beloved children's show, Growing Up with Mr. Pinky. He was brutally murdered by a motorcycle gang in a Chicago brothel after a heroin smuggling gone wrong. Cóż, w tym Detroit dzieje się naprawdę bardzo dużo rzeczy. A co? Uniuka kolejna. Ja chyba cały czas muszę na tym ustawieniu chodzić, bo to właśnie pokazują się różne tego typu rzeczy. Tam jeszcze z tamtej drabiny muszę skorzystać. Co ty, gościu, robisz? Zanieczyszczanie? Nieautoryzowane usuwanie śmieci. Oj, oj, oj. What was I supposed to do? I've missed the garbage collection and we had fish on Friday. You have no idea how much it reeks. To żadne wytłumaczenie. Nie ma za to pouczenia. Wystarczyło to jakoś spakować i gdzie indziej postawić. Oh man. So I pay the city for not removing my garbage and now I have to pay for removing it myself? That's ridiculous. The moral is stay away from fishy activity. Takich rzeczy nie powinno się wyrzucać. I mamy umiejętność. Mamy to, co chciałem, czyli będzie ulepszona mapa. Fantastycznie. Następnie teraz będę kierował się do tych sejfów, bo mnie to już drażni. Ciekawi mnie, czy to pokaże, że na tej mapie nie pokaże. Jedynie widzę, że tu są drabiny. Mnie to zastanawia, czy coś jeszcze tutaj w tym porcie może być. Tam niby coś się znajduje. I tam może są schody, może jakieś skradzione rzeczy będą? No to zawsze punkty doświadczenia. To miejsce wygląda, jakbym tutaj miał po prostu któregoś razu zajrzeć. Jest niuka? Nie, to po prostu jakaś kryjówka bezdomnego. Mnie interesuje tam ta drabina. Co jest tam na górze? Bo raczej tam nie byłem. Tutaj raczej na górę nie wejdę, bo Robocop nie skacze. Albo wejdę idąc tędy, tylko tutaj chyba i tak nic takiego nie ma. Przejdę przez to? Nie, niewidzialna ściana. No to po prostu idziemy dalej. Więc tutaj mamy tę drabinę. Nie wiem, czy tutaj byłem na górze, dlatego wolę jeszcze sprawdzić i zakończymy sobie, moi drodzy, już ten odcinek. Więc... O, właśnie Robocopie tutaj na górę. Może jakaś śniuka albo inne skradzione rzeczy tutaj będą? No już myślałem, że coś się świeci, ale nie. Tu jakiś typ sobie stoi. Kurczę. A! Są skradzione przedmioty. A ty, kolego, coś powiesz? Którego? Tu widzę jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tam jest piąty, szósty, siódmy. Tam jest ósmy chyba jeszcze i dziewiąty. Więc no, sporo tych gości, o którego ci dokładnie chodzi. Ale tu już nie ma tutaj żadnych innych rzeczy, więc chyba zakończyłem, moi drodzy, z tym takim niezbyt pozytywnym widokiem na Detroit naszą przygodę. Później zajmiemy się tą misją poboczną i czas skruchy i poszukiwaniu Sota, bo tutaj te zadania udało się osiągnąć, jest punkt umiejętności, więc jak odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, widzimy się w następnym, trzymajcie się i na razie.